Radomsko. Jestem tutaj drugi raz w życiu, bo kiedyś tutaj tylko tak turystycznie przejeżdżałem byłem. Ale dlaczego Radomsko? No ludzie tutaj, którzy są wspaniałe osoby i tak jak przyjeżdżam, to tak troszeczkę jakby w znajome strony, troszeczkę w ten sposób. I to ludzie, których nawet czasami nie znam, wydają się tacy swojscy, takie po prostu jakby to były osoby jak przyjaciele, prawda, na tej zasadzie, jeśli chodzi o Radomsko. Dziś zaprezentowałem utwory swojego taty, aby po prostu honorować go na ile w miarę, tak po swojemu. I utwory, kilka utworów Presleya, które no, nie śpiewać, bardziej śpiewać je lubię niż słuchać, tak akurat jest. Nie tylko jego, ale jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jak śpiewało się panu przed radomszczańską publiczność? Wspaniale i to dzięki, przede wszystkim, dzięki obecności tutaj Kasi kochanej, która ma dziś urodziny. Jeszcze nie 16, ale cóż. I publiczności taka właśnie była taka serdeczna, taka aż powiedziałbym, aż bardzo serdeczna. To jest pod tym kątem znakomicie.